Dzisiaj tajfun przeszedł jak tajfun, chociaż można powiedzieć kontrolowany, a zniszczenia mogłyby być większe z tego, co widzieliśmy. Zawsze tak gracie efektownie czy bardziej efektywnie? Jaki jest wasz styl gry? No, nasz styl gry tutaj ma jeszcze wiele do życzenia, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, tak? I za dużo niestety kiwamy się jeszcze troszeczkę. Za dużo kiwamy, za mało podajemy, ale myślę, że chłopaki dojrzeją do tego kiedyś. Bramkarz strzelił swoje, bronił swoje. No, jedną się udało strzelić, ale to tam się nie liczy. Pierwszy mecz zawaliliśmy, także nie można mówić, że jak tajfun dzisiaj przeszliśmy, więc pierwszy mecz daliśmy ciała, bardzo, bardzo. No, więc przegrany, nie? No przegrany, ale dzisiaj Paweł, punktujesz w każdym meczu, nie wiem, 4-5 bramki, to jest taka średnia, stała, czy ten weekend jest taki? No dzisiaj tak akurat się stało, że dzisiaj udało się parę strzelić, no i mam nadzieję, że tak będzie dalej, nie? No zobaczymy jak. No, staramy się cały czas, no ale nie zawsze wszystko wchodzi, nie? Tajfun, tak powiem, gdzie się narodził, powstał, bo widziałem was w turnieju, zespół znane twarzy z piłki amatorskiej, z piłkarskiego świadka poznańskiego, dobrze mówię? Tak, dokładnie, 3 lata temu się pozbieraliśmy, zakładaliśmy zespół, no i ściągaliśmy właśnie zawodników, odezwałem się do wszystkich kolegów, których tam jakiś ze starych dobrych lat, jak razem graliśmy i udało się stworzyć taką fajną, przyjazną kapelkę i jesteśmy taką rodziną. No właśnie, gracie, u was łączy co? Nie wiem, wspólna piłka to wiadomo, ale nie wiem, część miasta, uczelnia, grupa czy dawny zespół piłkarski? Szczerze mówiąc, z połową zawodników to nikt się nie znał tak naprawdę. Pozbieraliśmy się, tak jak mówię, podzwoniliśmy po wszystkich tam jakichś znajomych w środowisku piłkarskim i koledzy byli zainteresowani grą i tak powstał zespół. Jesteśmy naprawdę rodziną, traktujemy się jak rodzina. Jest tu u nas jeden za wszystkie, wszyscy za jednego. Jak przegrywamy, to przegrywamy razem. Jak wygrywamy, to wygrywamy razem. Wiadomo, mamy zgrzyty, ale to w każdym zespole uważam jest i szanujemy się i tak zostaje i cieszę się, że mamy taki fajny zespół. Mimo porażek cieszę się, że tak fajnie nam to wygląda. No właśnie, jeszcze coś do poprawienia, bo gracie i ładnie dla oka, i skutecznie, ale coś zawsze można być bardziej doskonałym, tak? Oczywiście, że można, tak, pewnie, że można, tylko że właśnie dzisiaj to brakowało właśnie tej skuteczności, którą mieliśmy naprawdę. Nie, no ładnie było, no trzeba powiedzieć, że no sytuacji było naprawdę multum, ale no nie wszystko właśnie wchodzi i to jest właśnie to, że w poprzednim meczu, w tym pierwszym, no to dominowaliśmy na każdej płaszczyźnie na dobrą sprawę, no ale no nie udało się, no nie udało się, no właśnie, no. Parę błędów niepotrzebnych, no i niestety. Ale kształtują się osobowości takie właśnie jak Paweł, ty bramkarz, który zarządza drużyną praktycznie na całym boisku, a więc zespół się dociera, będzie z meczu na mecz lepszy. W turnieju wysoko zaszliście też, więc jakby jest zespół o ogromnym potencjale. No tak jak mówi kolega, staramy się jak możemy i walczymy, my do końca walczymy. Przede wszystkim jak już idziemy po coś, to idziemy tylko i wyłącznie po zwycięstwo. No jak już nie wychodzi, to chociaż chcemy, jak już przegrywamy, to chcemy przegrać, ale po dobrej walce, nie oddać po prostu. I zawsze wartość dodaną. Zawsze jedziemy po swoje i staramy się wygrywać naprawdę ile się da. Jeżeli się nie udało, no to co, nie opadamy sił głowy, nie zwieszamy głowy w dół. Idziemy dalej przed siebie i dalej jedziemy po zwycięstwo. Także my jesteśmy taką drużyną, która chce wygrywać. Ten tajfun, ktoś wymyślił, ty kapitan? Sponsor Krzysztof Pieszlewicz, który sponsoruje nas cały czas i jest bardzo zaangażowany w ten zespół, też serce wsadził bardzo, bardzo dużo i on to wymyślił tę nazwę. Tak sobie pomyślał, że chcemy iść z drużyny i nazwiemy ją Tajfun. No i właśnie tak zaczęliśmy zbierać, bo na początku trochę mieliśmy inny skład zupełnie, takich chłopaczków pozbieranych gdzieś tam sobie i postanowił stworzyć drużynę, no ja mu pomogłem w tym, pozwoliłem, tak jak mówiłem wcześniej i na poważnie zaczęliśmy się w to bawić i tak powstał Tajfun.